Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałbym przyjrzeć się jednemu zagadnieniu, które jeden z naszych przyjaciół zadał. I pytanie jest oparte na drugim liście do Tesaloniczan, drugi rozdział. Chodzi o pierwszych 12 wersetów. Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas napisany, jakoby już nastał dzień Pański. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was o tym wam mówiłem? A wiecie, co go teraz powstrzymuje, tak iż się objawi dopiero we właściwym czasie? Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana, z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć. Ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Tyle fragment wyjściowy, drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział. I pytanie. W nagraniu twierdzisz, że apostoł Paweł nauczał członków zboru w Souniu, że pochwycenie będzie pierwsze, to znaczy przed tym dniem Chrystusowym. To nie wszystko jest dla mnie oczywiste. Oczywiste dla mnie jest to, że pochwycenie z wersetu pierwszego tego rozdziału zawarte w tym dniu Pana jest. Jest zawarte w tym dniu Pana. Wersetu drugiego i że te dwie składowe wersetu trzeciego muszą mieć miejsce najpierw. Niegodziwiec, wróg Boży wymieniony w wersecie czwartym, zostanie zniszczony przez obecność nadchodzącego Chrystusa wymienionego w wersecie ósmym. To moim zdaniem przekonuje mnie, że niegodziwiec objawi się przed pochwyceniem. Tyle pytanie, albo bardziej twierdzenie, bo tutaj znaku zapytania za bardzo nie mam gdzie postawić. Czyli to jest bardziej problem. I jeżeli przyjrzymy się temu fragmentowi, który czytaliśmy, to parę takich spostrzeżeń warto zrobić. Po pierwsze, jestem przekonany, jest to dla mnie oczywiste, że kiedy ten dzień Pana nadejdzie, to nie będzie już na ziemi ani jednego chrześcijanina, ani jednego członka Kościoła nie będzie wtedy na ziemi, niezależnie od tego, czy taki zbawiony wierzący stał się zwolennikiem różnych doktryn amilenializmu, czyli zaprzeczania w ogóle tego, że kiedyś będzie tysiącletnie królestwo, nowe przymierze, albo fałszywego nauczania, że pochwycenie będzie w trakcie ucisku lub po ucisku. I jeśli ktoś miałby takie poglądy i okazałoby się, że faktycznie zastał go dzień Pański, to go taki dzień Pański nie przestraszy, prawda? Bo on oczekiwał, że przejdzie przez dzień Pański. No i to jest bardzo oczywiste, że gdyby przedstawiciele zboru w Tesalonikach tak byli nauczeni przez Pawła, nie baliby się tego, że nastał dzień Pański, tylko by powiedzieli, no super, jest wszystko zgodnie z naszą tutaj wiedzą z Biblii, wiedzą ze Słowa Bożego głoszonego przez apostoła Pawła, więc
Tego czekaliśmy i to jest, no super. Kolejny punkt potwierdzający nasze przekonania, prawda? Jedyną grupą, która przestraszyłaby się, jedyną grupą, którą by przestraszono, to są ci, którzy tak jak ja wierzą w pochwycenie wszystkich wierzących przed siedmioletnim ostatnim tygodniem lat Daniela, charakteryzujących się, no niestety, uciskiem. Jeśli Dzień Pański zastałby takich jak ja, to by mnie to przeraziło. Przede wszystkim dlatego, że to by oznaczało, że zostanę na ziemi jako lud ziemski, bez możliwości wejścia do nieba, że już się zaczęło nowe przymierze, jak nauczał Filetos i Hymeneusz w 2 Tymoteusza 2:16-18. Przytoczę ten 2 Tymoteusza 2:16-18. Drugi Tymoteusza 2:16-18 mówi tak: A pospolitej i pustej mowy unikaj, bo ci, którzy się nią posługują, będą się pogrążali w coraz większą bezbożność, a nauka ich szerzyć się będzie jak zgorzel. Do nich należy Hymeneusz i Filetos, którzy z drogi i prawdy zboczyli, powiadając, że zmartwychwstanie już się dokonało, przez co podważają wiarę niektórych. Tutaj mamy typowe proroctwo Pawła, które się spełniło. Powiedział, że tacy, co twierdzą, że już jest nowe przymierze, że zmartwychwstanie już się dokonało, będą się mnożyć, że będzie się ich nauka szerzyć jak zgorzel, tak? Czyli będzie to bardzo szeroko. I dzisiaj w zasadzie nie chcę mówić o procentach, ale rzymscy katolicy i ich przyjaciele teologiczni uważają, że teraz mamy nowe przymierze. Więc jest to dosyć rozpowszechniona, fałszywa nauka w chrześcijaństwie. Ale nowego przymierza jeszcze nie ma. To dopiero jest przyszłość. No i teraz, jeżeli wracamy do tej naszej tutaj sytuacji, to tą jedyną grupą, która by się przestraszyła tego, że już się zaczął Dzień Pański, to byliby tacy jak ja, którzy uważają, że właśnie wejdziemy do nieba i że będzie wszystko super, będziemy pochwyceni przed uciskiem, a po ucisku zacznie się nowe przymierze. A tu nagle się okazuje, że te pogłoski, że powiedziane jest, że nastał już Dzień Pański, no to przestraszyło tych Tesaloniczan, prawda? No więc kontynuując, jeżeli byśmy popatrzyli na Ewangelię Jana, 14 rozdział, 1-3 werset, to tam Pan Jezus mówi, że przyjdę i wezmę was do siebie. Czyli oczekujemy Syna z niebios, oczekujemy Pana Jezusa Chrystusa. I jeżeli ja bym się dowiedział, że już jest Dzień Pański, to bym się przestraszył, że Jezus już był, zabrał tych z rodu niebiańskiego, a ja jako wierzący będę tylko na ziemi, tak? Będę miał nowe przymierze, będę sobie mieszkał w fajnym domu, będę zbierał owoce, będę mógł żyć przez 1000 lat w raju na ziemi, w takim odnowionym skrawku ziemi. Przerażająca myśl, bo ja chcę być w niebie z Panem Jezusem. Ja jestem zbawiony z łaski, a nie z miłosierdzia Bożego jedynie. Oczywiście miłosierdzie Boże wyratowało mnie, ale łaska dała mi status niebianina. Jestem osadzony w okręgach niebiańskich, jestem częścią nieba. Natomiast niestety są tacy, którzy tu na ziemi chcieliby się zagospodarować i chcieliby nosić skrzynki z jabłkami przez 1000 lat. No, fajna praca, jeśli by była gwarancja braku szkodników, braku pożarów, braku suszy, no to może kogoś to w porównaniu z obecnym życiem bardzo cieszyć. Natomiast nie jest to coś, co Bóg przygotował dla chrześcijan. Dla chrześcijan jesteśmy przeznaczeni do tego, żeby być z Panem Jezusem w chwale, w niebie, na wieki, już zawsze z Panem. Więc ja oczekuję Syna Bożego z niebios. No i widzimy w tym fragmencie drugiego rozdziału, drugiego listu Pawła do Tesaloniczan, że Sołuńczycy albo Tesaloniczanie byli przerażeni doniesieniem, jakoby nastał już Dzień Pański. Ktoś im taką plotkę rozprzestrzenił.
Zatem jest to oczywiste, że byli oni uczeni przez Pawła, że pochwycenie będzie przed uciskiem, że są częścią niebiańskiego ludu, że nie będą na ziemi przez tysiąclecia, tylko że będą w niebie z Panem. Pochwycenie będzie na 7 lat przed nastaniem Nowego Przymierza, tego byli uczeni, że zabranie wszystkich wierzących Chrystusowi opisane w Jana 14:1-3, to co przed chwilą przytoczyłem, przyjdę i wezmę was do siebie, że to będzie 7 lat przed rozpoczęciem się Nowego Przymierza, charakteryzującego się tysiącletnim panowaniem Chrystusa na ziemi. Czego Sołuńczycy byli nauczeni przez Pawła Apostoła? To jest taka reakcja, jaka miałaby być i taka była. Ponieważ werset 8 tego fragmentu odnosi się do przyjścia Chrystusa na ziemię w celu ustanowienia Nowego Przymierza, to jest to zdarzenie odróżniające się od pochwycenia, które będzie na 7 lat przed rozpoczęciem się Nowego Przymierza. To są dwie różne rzeczy, oddzielone od siebie 7 latami opisanymi w Daniela 9, rozdział 27, werset. Ten werset brzmi: i zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień. Ten jeden tydzień to jest 7 lat. W połowie tygodnia, czyli po 3,5 roku, zniesie ofiary krwawe i z pokarmów, a w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. Czyli widzimy wyraźnie 7 lat. To jest też w objawieniu Jezusa Chrystusa opisane jako 3,5 roku, 42 miesiące, 1260 dni. To są wszystko okres 3,5-letni opisany na 3 podstawowe sposoby. I teraz to, co zapowiedział Pan Jezus odnośnie Jego przyjścia po chrześcijan, by zabrać ich z ziemi i potem z chrześcijanami na ziemię, nie może się stać w jednym momencie. To jest bardzo ważne, żebyście to rozumieli. Bo na przykład, i tutaj z Mateusza 24:33 przytoczę fragment: tak i wy, gdy ujrzycie wszystko, wiedzcie, że blisko jest tuż u drzwi. Tak, Mateusza 24:33 mówi. To Pan Jezus powiedział do Żydów te słowa, tak? Czyli gdy ujrzycie wszystko, wiedzcie, że blisko jest tuż u drzwi. I odniósł się tu do wyraźnych znaków poprzedzających Jego przyjście w celu zapoczątkowania Nowego Przymierza. Bo przed tym będą zapowiadające to wydarzenie znaki. Równocześnie w tym samym rozdziale Mateusza 24:44 jest powiedziane: dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Czyli będziecie całkiem zaskoczeni. I to jest wyraźny akcent na to, że przyjście Jezusa jest w czasie, którego nikt się nie domyśli. Bo wystąpi jeszcze przed jakimikolwiek znakami. Przed jakimikolwiek znakami, które poprzedzają powrót Chrystusa na ziemię w celu ustanowienia Nowego Przymierza. Dlatego grzechem jest brak oczekiwania na przyjście Pana Jezusa, ale też grzechem jest wywyższanie się nad innymi przez twierdzenie, że się domyśla godziny. Bo nikt się nie domyśli godziny, inaczej Pismo Święte kłamałoby. Mamy być gotowi cały czas, a nie wyznaczać godzinę, bo Pan przyjdzie w godzinie, której się nie domyślamy. Więc to jest bardzo ważna rzecz, że nie jesteś w stanie się domyślać godziny, w której Pan Jezus przyjdzie po Kościół. Natomiast jak już ten zegar zostanie uruchomiony przez pochwycenie, to w tym momencie, od tego momentu odliczasz 7 lat proroczych i wychodzisz na górę. I Pan Jezus przychodzi. Ale no, tych ludzi nie będzie zbyt wielu, którzy takiego czegoś będą oczekiwali. Jest nawet pytanie, czy Pan znajdzie wiarę, gdy przyjdzie. Więc tutaj widzimy, przyjście Pana Jezusa po chrześcijan będzie nieoczekiwaną niespodzianką. Ale przyjście Pana Jezusa w celu rozpoczęcia Nowego Przymierza jest dokładnie zapowiedziane i poprzedzone będzie nie dającymi się pomylić z czymś innym wydarzeniami. To nie jest możliwe, aby łączyć oba wydarzenia w jednym momencie czasowym. Chrystus wypowiadał się o dwóch oddzielnych zdarzeniach.
przyjściu Chrystusa dla chrześcijan, aby ich zabrać do nieba, i odrębne zdarzenie, przyjściu Chrystusa z chrześcijanami, aby ustanowić nowe przymierze. I Chrystus wyraźnie uczy nas w Mateusza 24:37-38. Zacytuję te słowa: albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki. Koniec cytatu. Czyli widzimy, jest taki fragment i co on nam mówi? Pokazuje nam wyraźnie, że za dni Noego, co jest obrazem na pochwycenie, tak, bo Noe został w arce uniesiony nad sądem. Tak samo chrześcijanie nad sądami, które będą na ziemi, zostaną uniesieni w powietrze. I teraz widzimy wyraźnie, że tuż przed tym wszyscy byli happy, zadowoleni, mieli wszystkiego pod dostatkiem. Łukasza 17:26-30. A jak było za dni Noego, tak będzie za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się i za mąż wychodzili, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nastał potop i wytracił wszystkich. Podobnie też było za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali, a w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. I tutaj widzimy wyraźnie, że Jego przyjście, aby zabrać swoich umiłowanych chrześcijan, będzie w czasie dobrobytu, pokoju, przyjemności, beztroski ludzi niewierzących. Nikt się nie będzie spodziewał tego. Natomiast w czasie przyjścia Chrystusa na ziemię w celu rozpoczęcia nowego przymierza będzie to w czasie Armagedonu, tak? To będzie ogromny czas zniszczenia, spustoszenia, braków, chaosu, najgorszej możliwej wojny od czasu spustoszenia opisanego już w 1 Mojżeszowej 1:2. Przypomnę te słowa, one są na początku Biblii i widzimy wyraźnie tutaj, co się działo. A ziemia była pustkowiem i chaosem, ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. W wersecie pierwszym, na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, zostało to stworzone na mieszkanie, uporządkowane, było piękne. Później nastąpiła sytuacja, która doprowadziła do wersetu drugiego. Pustkowie, chaos, ziemia była spustoszona i bezładna. Więc jest to katastrofalny stan, do którego doprowadza zło. I podobnie tutaj, jeżeli patrzymy, tak jak wtedy Bóg w miejsce chaosu i spustoszenia dał nowy porządek, początek, nowy początek w postaci sześciodniowego stworzenia, tak po Armagedonie i 7 latach ucisku Bóg rozpocznie tysiącletnie nowe przymierze, kiedy będzie ziemia w pięknej harmonii. Pan Jezus precyzyjnie się wyraża i każde rozróżnienie ma zawsze wielkie znaczenie. Tego się od naszego wielkiego nauczyciela mogliśmy już nieraz nauczyć. I podobnie jest, gdy zapowiada dwa oddzielone od siebie siedmioletnim okresem wydarzenia, czyli przyjścia po chrześcijan jako narzeczoną, by zabrać ich do nieba, na ślub z sobą jako narzeczonym i oddzielnie po ślubie, który się odbędzie w niebie w czasie 7 lat ucisków na ziemi, przyjdzie z chrześcijanami już jako poślubioną żoną, aby na ziemi ustanowić nowe przymierze. Czyli widzimy, że to są dwie różne kwestie. Tak jak na początku po chaosie i spustoszeniu 1 Mojżeszowej 1:2 pojawił się doskonały ład z pierwszym Adamem i jego żoną Ewą, tak po chaosie i spustoszeniu 7-letniego ucisku pojawi się drugi Adam, czyli Pan Jezus Chrystus, z małżonką, aby ustanowić nowe przymierze i przez 1000 lat panować w nowym przymierzu. Więc teraz jeszcze kilka argumentów. List Judy, 14-15 werset. Przytoczę ten fragment. O nich też prorokował Henoch, 7 potomek po Adamie, mówiąc: oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników
za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili, i za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. Więc widzimy wyraźnie, tutaj Chrystus przychodzi ze wszystkimi swoimi świętymi. I Zachariasza 14, rozdział 4-5. Jego nogi staną w owym dniu na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu od wschodu, tak, że Góra Oliwna rozpadnie się w środku na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. Połowa góry cofnie się na północ, a druga połowa na południe. Wtedy będziecie uciekać do tej doliny między moimi górami, gdyż ta dolina będzie sięgała aż do Azel, a będziecie uciekać tak, jak uciekaliście przed trzęsieniem w czasach Uzjasza, króla judzkiego. Potem przyjdzie Pan, mój Bóg, a z Nim wszyscy święci. Czyli dokładnie ta sama myśl, że Bóg, czyli Chrystus, czyli Pan Jezus Chrystus, przyjdzie z chrześcijanami, z świętymi i towarzyszącymi Jemu świętymi, przyjdzie na ziemię, aby zaprowadzić nowe przymierze. To pokazuje wyraźnie, że kiedy Chrystus wróci na Górę Oliwną, to przyprowadzi ze sobą wszystkich swoich świętych, czyli małżonkę baranka, kościół składający się z wszystkich chrześcijan oraz towarzyszących im świętych sprzed zesłania Ducha Świętego na ziemię, zaproszonych na ucztę baranka, przyjaciół oblubieńca, od Abla po Jana Chrzciciela. Jak oni przybędą? Chrystus, a wraz z Nim wszyscy Jego święci. Na ziemi zaczęte zostanie nowe przymierze po tym, jak oni przyjdą. To pokazuje, że przed tym przyjściem Chrystusa z nieba na ziemię w celu rozpoczęcia się nowego przymierza na ziemi, Chrystus musi tych świętych swoich wziąć do nieba, tak? No bo skąd się wzięliby z Nim, przychodząc z nieba, jeśli by ich wcześniej nie było w niebie? Więc to będzie w momencie, gdy ich weźmie w czasie pochwycenia, tak? Chrystus musi tych świętych swoich wziąć do nieba w czasie pochwycenia, a po 7 latach przychodzi wraz z nimi. To wcześniejsze zabranie świętych do nieba odbędzie się zgodnie z Ewangelią Jana, 14 rozdział 1-3. Niech się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I to Pan Jezus powiedział wyraźnie przed ukrzyżowaniem. W momencie ukrzyżowania Pan Jezus nam miejsce przygotował, bo to właśnie ofiara Golgoty, ofiara krzyża przygotowała chrześcijanom miejsce w niebie. I później, po zmartwychwstaniu, najbliższym momentem na zegarze Bożym jest zabranie chrześcijan do nieba. Nic się nie dzieje pomiędzy tymi zdarzeniami. Od momentu pięćdziesiątnicy do momentu pochwycenia, czyli jest zesłany Duch Święty w momencie pięćdziesiątnicy i w momencie pochwycenia Duch Święty jest zabrany z ziemi. I to będzie zabrane, oczywiście nie jest, tylko będzie zabrany. I to są dwa punkty czasowe stojące siebie najbliżej. Nic innego się w międzyczasie nie wydarza proroczego, ważnego. To stanie się w czasie pochwycenia, które jest wcześniejszym oddzielnym wydarzeniem od przyjścia Chrystusa na ziemię z Jego świętymi. Co do tego Dnia Pana, opis w drugim liście do Tesaloniczan 2-3 pokazuje, że przed tym momentem musi mieć miejsce odstępstwo. To bardzo ciekawe, znamienne, że nie jest napisane, że Antychryst musi się objawić wcześniej. Oczywiście chodzi tutaj o akcent, tak? Żeby ktoś nie wypatrywał Antychrysta, który w dniu przyjścia Chrystusa, aby ustanowić nowe przymierze, tchnieniem z ust Pana Jezusa zostanie zabity ten Antychryst w tym czasie. I w czasie pochwycenia z ziemi będzie zabrany Duch Święty mieszkający w chrześcijanach i tworzonym przez nich zgromadzeniu. Duch Święty powstrzymuje Antychrysta przed ujawnieniem się. W momencie, kiedy Duch Święty zostanie zabrany z ziemi wraz z chrześcijanami, no to Antychryst dostanie pełną
wolność, żeby się objawić. Ta specjalna obecność Boga w osobie Ducha Świętego mieszkającego w wierzących Chrystusa zostanie usunięta z ziemi w czasie pochwycenia. I po tym dopiero Antychryst będzie miał swobodę, aby się objawić. A zakończy swoją aktywność, gdy Chrystus wróci na ziemię wraz z chrześcijanami. Potem zacznie się czas Nowego Przymierza, które potrwa 1000 lat. Więc tutaj wyraźnie widzimy ze Słowa Bożego, że nie mamy podążać za błędami tych dwóch zwodzicieli. Pewnie osobiście mili panowie to byli, tak? Filetos i Hymeneusz, o których jest powiedziane wyraźnie, że Filetos i Hymeneusz mówili, że zmartwychwstanie już się dokonało. Więc Filetos i Hymeneusz nie mają racji. Nie możemy przyjmować takich bajek, że teraz jest rzekomo nowe przymierze, ale też nie popadajmy w drugą skrajność, że chrześcijanie nie będą pochwyceni przed uciskiem, tylko w trakcie ucisku, czy po ucisku, jak to chcą inni zwodziciele. Generalnie Słowo Boże jest bardzo proste i widzimy z tego fragmentu, jak bardzo precyzyjne, co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy Was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał dzień Pański. Niech Was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie najpierw, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was o tym wam mówiłem, a wiecie, co go teraz powstrzymuje? Tak, iż się objawi dopiero we właściwym czasie. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa, tajemna, dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego, a ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Bogiem.